Panie, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Przed momentem zjadłam śniadanie, powiesiłam sobie obrazy, już zmieniłam z tych zimowych reniferków, jalonków na obrazy takie klasyczne, które wiszą u mnie normalnie, nie tylko sezonowo, i biorę się, słuchajcie, za sprzątanie mieszkania. Mamy dzisiaj piątek, czyli weekendu początek. Ja zwykle sprzątam właśnie w piątek lub w sobotę, ale dzisiaj sprzątam z samego rana w piątek, ponieważ wieczorem wpadają do mnie dziewczyny, mamy babski wieczorek, więc muszę troszkę ogarnąć w mieszkaniu. Przed momentem sprzątając łazience usłyszałam trzask, obraz spadł na ziemię, urwał się haczyk, no i zobaczcie, co się stało. Zepsuła się listwa. Upadł na listwę, no i po prostu ją wyłamał. Cudownie. Po prostu cudownie. Mieszkanie ogarnięte, no muszę jeszcze zrobić ten obraz, jak wrócę. Pojadę po haczyki, najprawdopodobniej mam w biurze zapas, więc po prostu wezmę i wbiję. To jest łatwa sprawa, więc poradzę sobie z tym sama. Teraz, słuchajcie, lecę do salonu Urodesy na henne na brwi. Robiłam 3 tygodnie temu laminację brwi. Kolejną laminację mogę zrobić za około 5 tygodni, tak byłoby najlepiej, ale pomiędzy mogę sobie wpaść na henne i po prostu przyciemnić trochę włoski i brew, więc właśnie tak robię, ubieram się, biegnę, jest piękna pogoda za oknem, co bardzo mnie cieszy. Jestem już w domu, dojechałam, wzięłam się za jakieś ostatnie ogarnianie w mieszkaniu, no i powoli przygotowuję siedzonko dla nas. Będziemy w piątkę, będzie 5 dziewczyn razem ze mną, już tak. Oli dzisiaj nie pasowało i Olia nie da rady do nas dzisiaj dołączyć, więc będziemy w 5. Ostatnio miałyśmy spotkanko w 6. Muszę się pomalować, muszę się przebrać i mam tak naprawdę godzinę. Za godzinę będą dziewczyny, więc jeszcze trochę czasu zostało. Wczoraj w ogóle jeszcze byłam w trasie razem z Karoliną, byłyśmy we Wrocławiu i wracałyśmy bardzo późno, byłam głodna, nie wzięłam ze sobą cateringu. No i podjechałyśmy po drodze KFC, bo akurat miałyśmy po drodze KFC. Zamówiłam sobie stripsy, zjadłam te stripsy, smakowały mi, wszystko było ok, ale dzisiaj od rana boli mnie żołądek. I na początku tak tylko delikatnie mnie bolał, trochę go czułam. Od mniej więcej godziny serio mam taki ból żołądka, że zaparzyłam sobie miętę. Wzięłam sobie Espumisan, jeszcze chyba zaraz wezmę sobie jakąś nospę rozkurczową, bo naprawdę boli mnie żołądek. I teraz właśnie nie wiem, czy to faktycznie to KFC, czy coś innego mi zaszkodziło. Mam nadzieję, że to nie żadna wirusówka. No myślę, że nie, bo jakby rzadko kiedy jem rzeczy typu KFC, typu McDonald's. Wzięłam wtedy tylko 6 stripsów i zjadłam te 6 stripsów. Jednak jest to tłuste i myślę, że właśnie mogło mi tak gdzieś tam obciążyć trochę żołądek. Dlatego no mówię, ratuję się zaraz miętą, wypiję sobie może jeszcze teraz rumianek, wezmę te leki i liczę na to, że zaraz mi przejdzie. Tutaj przyniosła nam pyszności. Dziewczyny dokańczają. Paulina tak samo ma rogaliczki. I podobno są sprawdzone, tak? Na vloga też swojego nagrywałam, także... O, no to wbijajcie, to Paulina przepis. 3 składniki tylko. Tak? Serio? No to elegancko. Bo powiedziałaś tak na TikToku. 3 składniki i coś tam. Oni tak często mówią, nie? Mamy tutaj pyszny sernik od Wiktorii. Naprawdę pięknie wygląda i będziemy go teraz kroić i zaraz wcinać. No wygląda naprawdę bardzo ładnie. O Jezu, jaka pianka. Kurde, Wiktoria. To jesteś naprawdę jednak kuchara. Jest wino, jeszcze mamy nalewki, słuchajcie, mój Kacper jest królem nalewek. Mamy nalewki cytrynowe, on to mówi na to limoncello. Także na start... To takie włoskie limoncello, tak, włoskie z miodem, tak, tak. Więc my na start mamy tutaj dobrą bazę. Może się sami. Karolina jutro ma uczelnię, także... Od 8 do 18. No, biedno. Nalewki jako baza, to brzmi dobrze.
Będziesz się lepiej jutro uczyć. Gwarantuję. To jest po prostu taki aperitif. I już po imprezie powiem wam, że było naprawdę super. Uśmiałyśmy się, potańczyłyśmy, pośpiewałyśmy, pogadałyśmy, naprawdę było bardzo miło. A widzieliście, że na filmach, na przebitkach poprzednich była Paulina, Karolina i Wika, no i ja, ale jeszcze dotarła do nas spóźniona Asia. Także byłyśmy w piątkę dzisiaj, wczoraj, Boże. Także siedziałyśmy sobie w piątkę, dziewczyny śmiały się, słuchajcie, z nalewek, bo Kacer przed wyjściem powiedział mi, że Klaudia, jak masz ochotę, to poczęstuj dziewczyny nalewkami. Może wiecie o tym, że Kacper robił nalewki, chyba na jakimś blogu nawet pokazywaliśmy, że je robił. No i faktycznie mamy 5 rodzajów nalewek: z malin, z cytryn, z czarnej porzeczki czy z czerwonej porzeczki, cytryna z miodem i tak dalej. No i dziewczynom dałam, słuchajcie, na testy i tak posmakowały nalewki, że przez cały wieczór nie tknęłyśmy wina, a był plan, że będziemy sobie pić wino, a piłyśmy same nalewki. Także Kacper jest bardzo zadowolony, że tak smakowały. Dziewczyny, mam nadzieję, że też były zadowolone, bo wydawało mi się, że nie smakowały. No, a ja dzisiaj sprzątam, ogarniam trochę mieszkanie, czeka mnie prasowanie. Właśnie tutaj tak kątem oka zerkam na dysko do prasowania i widzę tonę ubrań do przeprasowania. No cóż, trzeba się za to zabrać. Prasowanie nie ucieknie, jeszcze na sekundę stwierdziłam, że siadam napić herbatki, nabiorę sił przed tym, a tak na poważnie zerknęłam w kalendarz, bo coś mi przypomniało, no i zorientowałam się przed sekundą, że nie byłam na treningu z Gosią przez miesiąc. Nie wiem, jak to zleciało, nie wiem, jak to się stało. Gosia pojechała na taki mały urlop dwutygodniowy ze swoimi siostrami, odpocząć trochę i ja stwierdziłam, spoko, ja też sobie zrobię małą przerwę, Gosia wróci, no i wrócę na ćwiczenia. No i tak właśnie minął miesiąc od tego czasu, a ja nie byłam ani razu na treningu. No trochę słabo, bo ostatnio właśnie wstaję i jestem taka trochę zmęczona, jakaś taka zastana, no i mam odpowiedź. Nie wiedziałam w sumie, czemu tak jest. No i już wiem, po prostu się nie ruszam. Ale oprócz treningów mam nadzieję, że teraz będę włączać w tygodniu spacery. Robi się coraz cieplej, dni są coraz dłuższe, więc może jakiś spacer przed pracą albo jakiś spacer po pracy, tak jak to robiliśmy w zeszłym roku, wpadnie. Moje dziewczyny są chętne. Mam nadzieję, że moja siostra Wika również będzie chętna na jakieś spacerki, także no, będę wyciągała raz jedną, raz drugą i mam nadzieję, że będziemy spacerować, bo ja uwielbiam spacerować. Uwielbiam właśnie taki kontakt z naturą, wtedy jakoś tak najbardziej się relaksuję, mimo że jest jakby ta aktywność, to dla mojej głowy to jest taki totalny, wiecie, reset, także lubię i mam nadzieję, że faktycznie będzie tych spacerów teraz coraz więcej. Ostatnio w paczce PR-owej od The Body Shopu dostałam taką kolekcję lawendową The Body Shop Sleep, balsam do ciała, olejek eteryczny do kominka na przykład, taki spray, który uwielbiam i psikam już kilka nocy i jest po prostu rewelacyjny. Rozpylasz sobie to na łóżku, na poduszce i łatwiej zasypiasz, taka mgiełka wyciszająca na poduszkę i dodatkowo żel pod prysznic. Powiem wam, że naprawdę rewelacyjna seria. Jak będziecie w okolicach The Body Shopu, to przetestujcie. Ten balsam też jest super, bo wysmarujesz się nim przed spaniem i właśnie tak lawendowo, wyciszająco pachnie ciałko przed zaśnięciem. I tak właśnie ostatnio wygląda mój taki przedsenny, że tak powiem, rytuał. Czyli parzę sobie rumianek, wrzuskuję sobie łóżko lawendą, biorę książkę i tak naprawdę moment zasypiam. Oczywiście teraz lecę pod prysznic, no i będę przygotowała się do snu. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. No i oczywiście widzimy się już niedługo w następnym. Buziaki, pa pa!